Witam serdecznie od tej strony. Kolejny dzień. Godzina. Która jest godzina? Godzina 9:20. No jeszcze ludzie nie poszli dzisiaj na wykopki, bo bale trwały do rana i teraz się dopiero wybudzają ze snów. Ja się zaczynam ogarniać powoli. No i zobaczymy, co przyniesie dzień. Herbata z rana. Zero śniadania, się tak zastanawiam, żeby zrobić sobie dzień bez żarcia, taki oczyszczający dzień. Same herbatki, sama woda. To będzie chyba dobry pomysł. Nie nagrałem wam tego wczoraj, ale zobaczcie, dwa topory wyszły. Tutaj macie jeden, a tu macie, tu jest na 100% bardzo stary topór. Szkoda, że nie z brązu. Ale ten mi się bardzo podoba. Piekielnie fajna rzecz. To też ciekawe. Wypowiedzcie się, może jakiś archeolog ogląda. Niech się wypowie odnośnie tego. Czy mu się kojarzy to z jakimś okresem. Idzie pierwsza transza poszukiwaczy. Tam jeszcze są spóźnione chyba z 2-3 takie. A ja idę w inne miejsce zupełnie. Idę sobie na zwiat. Bo mam dzisiaj łopatę i to porządną. Pierwszy sygnał w lesie, pierścień wiodący. Kolejny przedmiot, coś takiego. Aluminiowe. Coś mi się wydaje, że będzie moneta. Jest jakiś, nie, gołębia obrączka. Kolejna gołębia obrączka? Chyba tak. No niestety, już trzecia. Bardzo duży sygnał. Zobaczmy, co to. Kurde, nie powiem wam, co to jest. Na samym wierzchu jest sam czubek. No wygląda to znowu na Katiuszę. Odleciało od tego coś takiego, takie dwie części. Chociaż to wygląda na jakiś, nie wiem, kawał dzbana może. No, to jest to samo, co znalazłem dwa odcinki temu, Katiusza. Ale nie będę tego wydobywał, bo siedzi tak mocno, że spędziłem już tutaj 10 minut. Bez sensu to wydobywać. Na oko w lesie też idzie znaleźć obrączki. Cmentarzysko. Jakiś bardzo mocno skordowany nóż. Cienki niesamowicie. Jakie znalezisko! Termos. Calutki. To mi się kojarzy z jakimś śledziem obozowym. Albo jednak chyba takim do, wiecie, osłona na pięść, tu na młotek, magiel i... To był wciul słaby pomysł, żeby nie jeść dzisiaj nic i jeszcze połączyć to z poszukiwaniami, bo co 10 minut się muszę zatrzymać i dechnąć trochę, bo nie mam siły. Do tej dróżki jest niestety tylko zgoda. A czemu niestety? Bo tu jest fajny teren. No ale co zrobić? Idę wzdłuż tej drogi tam. Mamy tutaj sygnał, taki nawet monetkowy, monetka albo jakaś łuska. No, pepeszka. Jedna pepesza, druga pepesza, trzecia pepesza, czwarta pepesza. Także jakiś rusek tutaj. Rusek tutaj stał i walił. Chyba, że mo... Nie, no pepesza, co? Tym razem jakaś inna łuska. Wyczyszczę, pokażę, a zresztą wy już ją widzicie. Guzik albo moneta. O, moneta się trafiła. Ale kurde, zjechana. Wyczyszczę i wam pokażę, bo tak to. Rajświenol na 99%. Tutaj widać gdzieś gapę. Tak, rajświenik, tylko że znowu chyba miedziany. To nie jest cyna. Przelazłem na taką dróżkę i tam, gdzie widzicie pozostałości po dziurze, to wyszły mi trzy łuski z pepeszy. A tu mam wyższy sygnał. O, kawałek łuski. Pogoda się trochę skaszaniła. Ja widzę, że już z samolotu ludzie poszli. Chociaż nie, widzę kogoś tam z łopatą. Jeszcze nie poszli. Jestem już przy obozowisku. Wróciliśmy z Tomaszem jako ostatni. No i zostaliśmy porządek, ale jeszcze jakieś takie
O właśnie, jeszcze jakieś takie rzeczy zbieram, żeby nie było. No ale można już uznać za to, że jest w miarę ogar. No i co, po 3 dniach zobaczymy, czy ruszy. Zobaczymy, czy ruszy majster. Oczywiście musieli mi pomalować serduszka, lowe, nie wiadomo jakie inne rzeczy. Nie byliby sobą, a tutaj nic nie pomalowali. Całe szczęście. Dziadek, pokaż klasę. Pokaż klasę. Odpalił! Mam godzinę 7 do miejsca docelowego. W końcu w trasie. Jadę na Sosnowiec do Odyńców, bo mam tam kilka paczek do odebrania. I z racji tego, że w jutrzejszym dniu jest pogrzeb, na którym uczestniczy również mój kuzyn, który sobie wziął urlop, a który u mnie pracuje, więc muszę wam zrobić dzisiaj z bratem paczki, żeby je jutro z rana wysłać i żeby do was doszły. Także jedziemy. Za klamkę chyciłem, to ja muszę najpierw do Tymona jechać. Tak jak widzicie, jestem ten już przy Odyńcach, ale się chyba nie dogadałem z bratem. Mała zmiana planów. Jadę najpierw do brata się ogarnąć, a później będziemy wam robili paczki. Pranie sobie zrobię, wykąpię się jak człowiek. Super, już się nie mogę doczekać. Coś za dużo mam w tym aucie rzeczy. Coś mi się tu nie po... Aha, ta woda i cały ten ramowy wykrywacz. Dobra, już wiem o co, nie chodzi. O co mi chodzi. I tyle rzeczy do prania w końcu. Stąd coś jeszcze potrzebuję wyprać. Kot by się wydało uprać, ale wezmę nowy, a ten im zaniosę. O, i go wypiorą. To będzie dobre, to będzie dobre. No, już się kieruję na zachód. Wykąpciany. Biorę wam parę detektorków, których nie mamy na firmie. I zaraz będziemy wysyłać. Jedziemy na Odyńce, brat już jest. Jest i Tymon. Dzień dobry. Super saper! Super saper! Jedna. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. 8. Kolejny Apex. 9. Kolejny Simplex. 10. Kolejny Simplex. 11. Gołubi kubek. Coś nowego. A ty kasztanie, i tak ten kubek zbije. 15. 16. Mała przerwa, tu są paczki dla mnie, otwórzmy je. Zobaczmy co to. Rozumiem, że to jest chwytak na puszki. Na gorące puszki. Dzięki Market Kret i dzięki PZE. Słuchajcie, ja wezmę z sobą te puszeczki. Będę korzystał z jednej. A resztę, jak ktoś mnie złapie gdzieś i odwiedzi, to pytać. To śmiało, śmiało, śmiało oddam w dobre ręce. Dzięki Mazowieckiej Grupie Poszukiwaczy Historii za wlepy. Świta ziemowita. Proszę bardzo. PZE, kurka wodna, ale będę miał tam do przekładania. Jest i mój ulubieniec. Piękne to pudełko. Piękne to pudełko macie, rwotusy. Kubków mi brakło. Gdzie są kubki? Cholera jasna. Teraku 30. Z tymi sitkami jest problem, z tymi dużymi. Coś tu trzeba wymyśleć. Tomek już umie to pakować, kurde, muszę do niego zadzwonić. Weszło sitko pięknie. Na dzisiaj starczy, jutro się resztę spakuje. Po wszystkim już taki zgaszony jestem przez to, że nie żre, ale za to piję dużo. Przeczyszczę się. Dziadek odwalony i jedziemy na jakieś miejsce spać, tylko gdzie ja będę dzisiaj spał? Bardzo specyficznym miejscu będę dzisiaj spał. Mam tutaj plejadę, no i w takim miejscu stoję. Muszę tak spać blisko ze względu na to, że rano będzie kurier. Jeszcze trzeba paczki dorobić, te które się gdzieś tam nie zrobiły, bo już nie chciało, bo za dużo. No i co, no
rano muszę wstać i iść na zakupy szybko, żeby sobie śniadanie jakieś fajne zrobić, a potem jechać szybko na Odyńce, a potem pogrzeby i inne sprawy i tak dalej, nie? Także dzisiaj tutaj się, że tak powiem, ugościłem i teraz wam akceptuję posty na Odyńcach, bo jest ich dużo i witam serdecznie 81 nowych członków grupy. Dziennie mniej więcej taki przyrost jest. Bardzo dużo dziękuję wam za takie zainteresowanie. Także, jeśli wyszła baba, pozdrowimy Odyna. Odyn, wiem, że oglądasz i tutaj pewnie... No to pozdro, Maniek, no. Miałem jedną rzecz dzisiaj zrobić, której nie zrobiłem. Obiecałem sobie, że co niedzielę się będę ważył. Czy będzie mniej jak 105? Niby jest 103, ale czy wierzyć temu wynikowi, nie wiem. No, zobaczymy kilka razy. Zważyłem się chyba tak 10-15 razy na różnych miejscach i wszędzie było 102,9. Teoria, schudłem 2 kilo, praktyka, zobaczymy. Kolejny pomiar za tydzień, w niedzielę. Oglądam sobie Fazowskiego i sprawdzam sobie te herbatki wszystkie i znalazłem taką... Jejku, jak to wonia kokosem. Bo jest z kokosem i z różnymi innymi rzeczami. Co tu jest? Niebiańska Klitoria Premium. Czarny bez, aronia, jabłko, kwiat, czegoś tam, hibiskus, malina, kokos, jeżyna. Kurde, muszę to spróbować. Tak wonia. Uwielbiam kokos. No i w zasadzie, no, zmierzyliśmy do końca. Jest godzina 24, ja się już kładę spać, także no, mam nadzieję, że się wam podobało. Jak się podobało, możecie zostawić jakieś pierdółki. No i tyle z mojej strony, także trzymajcie się, do jutra. Cześć!